Po pierwsze, za bardzo słoną cenę. Za ponad 35 tysięcy złotych. Za tyle został dostępny. I to nie jest prawda, że nie jest dostępny, bo można go wynająć na wózkę i kurs. Powtarzam, ponad 35 tysięcy złotych. Które trafi do gospodarstwa pomocniczego prezydenta. Ten ośrodek jest mało wykorzystany, z tego powodu to bardzo poważny zysk dla finansów publicznych, tak to można określić. Robienie z tego sprawy jest klasycznym przypadkiem dwóch standardów. Jednego dla tych, którzy obecnie sprawują władzę, drugiego dla opozycji, przy czym mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną, bo na ogół opozycja jest łagodniej traktowana przez media. W tym przypadku od roku mamy sytuację zupełnie odwrotną. Społeczeństwo trzeba to uświadamiać. Jak jest to w demokracji patologicznej. Jeżeli chodzi o 7 listopada, oczywiście ja od niedawna wiem, że pan prezydent Sarkozy tak ocenia sytuację, bo chce pana jego szczytu. Myślę, że byłoby najlepiej, gdybym tam był razem z panem premierem. Przy czym oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że obecność ministra finansów na niektórych fragmentach tego posiedzenia jest niezbędna. Wyciągam z tego wnioski, tak samo jak wyciągałem poprzednim razem w Brukseli. Myślę, że do takich rzeczy, które są po prostu niesłychane w kulturze, powtarzam, niesłychane, jak to, że prezydent Rzeczpospolitej był tam tylko bez najbliższych współpracowników, nawet bez tłumaczy. Ja podświeciłem swój angielski, który na pewno bardzo się z tego cieszę, nawet moich tłumaczy tam nie było. Nic takiego się nie posłuży, bo powtarzam, to jest poniżej standardów europejskich o 15 500 za poprzedniego rządu, coś takiego by się zdarzyć nie mogło, jak by lewa osoba.